Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z strony Czeko. Dzisiaj zagramy sobie Conquesta. Przed wami Ao Kwang, zaprezentuję wam nową postać, nowego Ao Kwanga. Jesteśmy jakby na live, także mogę odpowiadać tutaj na pytania i tak dalej. Jak widzicie, jest to Mage, przepraszam, muszę sobie tutaj powłączyć, taki nieprzygotowany dzisiaj troszkę jestem. Witam wszystkich, widzowie się też z wami witają. Co jest to moja trzecia gra Ao Kwangiem, jeszcze go nie ogarniam za bardzo jego skilli, przepraszam, muszę sobie tu przyciszyć troszkę grę, bo troszkę za głośno mi tu gra. Ten się już wbijo, widzę. Ares dżungla, o proszę. No dobra. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Nie wiem do końca też, jak jego skille jeszcze działają. O kurwa. Nie grałem w ogóle w tą grę. Teraz już dobry jakiś czas nie grałem. Gram teraz rzadziej o wiele. Nie chce mi się maniaczyć tak teraz. Szmajta. Boli. I se padam właśnie. Lel! Zabijesz ich, Chuck? Czy nie bardzo, chyba nie. Dobra, zjebałem. Jak mówię, nie ogarnę. Skryplował mnie ten Ares. Nie miałem jak wyjść moją jedynką, czyli Vanishem. Dobra, teraz mam chwilę, żeby omówić jego skillę. Jego jedynka jest to taki Vanish, który zostawia hop, decoy. Który zostawia decoy i jesteś zwaniszowany, dopóki nie zrobisz pierwszego bazowego. I ten decoy wybucha i zostawia po sobie... po prostu wybucha i zostawia damage tam na tym obszarze, którym jest pokazany, nie? Żol, czego składnia OP. Jego dwójka są takie smoczki, które się pojawiają wokół nas, ich jest chyba 6, nie? Dobrze mówię, 6 i 4 są. A chuj wie. Które za każdym bazowym slowują. Które za każdym bazowym slowem... Czekaj, ci tu zgankuję teraz. O Boże, co jest ze mną nie tak? Minion mnie zabił. Dobra, zabili Tom. Nate'kę dostałem asystę. Kopa. Lel! Które za każdym razem slowuje. I takie co... Dobra, jest tych duszków 6. Dobrze gadam? Dobrze. I możecie jeszcze zrobić tak. Bijecie, slowujecie. I macie dwójkę? Hop. I leci taki jeden smok dupny. No, także ja idę na midcampy. Przepierdalam ten mecz bardzo. Ale jak mówię, nie gram teraz smajta, wyszedłem z formy. Leci muzyczka w tle, żeby się fajnie grało. Także z Ao Kwang mi się wydaje taką magiczną wersją Kali. Bo na nim według mnie się bardzo dobrze sprawuje Technicus Ring. Bo on ma takie szybkie bazowe właśnie i właśnie to dobrze jest zadawać taki true damage z tego Technicus Ringa. Wypierdalaj! Ja spierdalam. Mam nadzieję, że mnie to nie zgańczy. Dobra, trójka jest to, jak widzicie, takie boom, co lecą tak do przodu i nic więcej. A ult jest to coś podobne do Thanatosa. Tylko że Ao nie wylatuje do góry? Tylko wyrzuca przeciwnika do góry, podbija go po prostu. A jeśli ma executa na nim, to zamienia się w smoka i
to zamienia się w smoka i egzekutuje na górze tą postać? Czy tak jakby ją rozgryza, czy chuj wie co on tam z nim robi? Kto jest tam idzie? Hades z medytką? Chyba tak. A wziął tego rada, okej. Okay. O czym mówię, straciłem wątek. O czym ja mówiłem? Zapomniałem. Aha, o tym ulcie. A jak ma egzekutor, to po prostu go tam rozgryzę na górze i... I po prostu może spaść w które miejsce na mapie chce. Znaczy, no wiadomo, z jakimś tam określonym tym, nie? Co oni kurwa grają? Kurwa mać. Dobra. Jakoś sobie przeżyłem. Będę są Maxo, aha, oni mają imię Rana Midzie, Bakę na solo, z tego co widzę, Aresa na dżungli. I czemu? Oni mogą mieć normalny team, a ja mam Hadesa z medytką. Nie mówię, że też mam ten. Nie mówię, że też jestem jakiś wybitny w tym meczu. No ale medytka, proszę was. Medytka tylko na herku, powiedział Soporek. Witam bardzo serdecznie. Soporek... Soporek, czyli... Gwiazda mojego ostatniego odcinka na tubie. Pojawił się na live'ie. Witam, witam. Hop. Nie ogarniam jeszcze całkowicie tych skilli jego. Dziwna postać, po prostu... Trzeba mam ogarnąć. Sorry, ja się cofam. What? Dobra, tu będzie trzeba penetrować. Biorę na to. Biorę teraz tego. Nie wiem, czy powinienem brać teraz Fatalisa, czy to. A, biorę to, bo nie będę zabijał i tak. Ale Blędziu, zachowaj z takiej uwagi dla siebie, proszę cię. Wiem, Soporek, że Divios grał wczoraj Medi na herka, ale oni wczoraj mieli już taką przewagę chyba, że on po prostu zaczął trollować, tak podejrzewam. Bo tak zazwyczaj ktoś robi. Na turnieju, jeśli ktoś zaczyna grać medytkę, to znaczy, że oni mają już taką przewagę, że już po prostu sobie pozwalają na trollowanie. Tak zazwyczaj ci pro playerzy robią, jeśli kupują medytkę na turnieju światowym. Ostatnio też ktoś kupił medytkę na tym, na solo. Też to właśnie był herk chyba, chociaż nie wiem. Kurwa. Dobra, wyszło. Ten gang mi wyszedł. A, boli help! Nie miałem jak uciec stamtąd. Bo jakbym uciekał, to bym je... Byłem spowolniony od tych. Od łańcuchów, od wszystkiego. Ładnie, jebej. Ładnie jadę! Ooo, takie loły! Narabaku się zabije. A, nie ma wycieczkę, on ma skok. No, prawie ci wyszło. Jak naciskasz jeden, to masz ground target. Jak naciskasz jeszcze raz jeden, to cię przenosi do vanisha. O, przydałoby się coś zabić. Bo na razie tylko asystuję. O, Nate'ka full HP, połowę many. Nie pomoże temu Czekowi. Musi się cofnąć, musi wziąć
musi wziąć itemy dokupić, kurwa, wziął jednego. Kurwa mać. Ja pierdolę. O, popatrzcie na te rotacje. Właśnie na te rotacje z ich strony. Już ich jest czterech tutaj, oni mają jakiś primate tam. Anhur i Baka. To są primate. Okej. Kapa. Ale przepierdolamy strasznie ten mecz. Chciałem coś ugrać. Ostatnio mi fajnie mecze poszły, ałem. A teraz... Co daje jego pasywka? A, nie powiedziałem o pasywce? No, za każdym razem, kiedy on nie jest w walce, stakują mu się takie takie charge, jak widzicie, hop, jedna teraz się zużyła. I... za każdą taką charge ma plus 5 do damage'u. O ja pierdolę. Ja się nie mogę z nim bić o 12. No i nie mogłeś tego kurwa wcześniej zrobić. O Jezus Maria. Nie mógł tego wcześniej zrobić, żebym przeżył. Ja pierdolę. Tank Sztela? Nie mam pojęcia, co to jest. Tank Sztela, Torgieł. On chciał killa, a nie ciebie ratować. No właśnie, podejrzewam tak. Tylko to jest najgłupsze podejście, jakie może być. Be right back. Be right back. Siema, Bomberino. Jak się masz? An ally has been slain. Ally has been slain. A mighty sword! No, jak na razie tylko tu asystuję. Te kile. No ale co zrobisz? Muszę bitsa kupić. Dlaczego ja jeszcze kurwa bitsa nie mam, ja się pytam. What? On mnie nie słyszał? Dobra. Zbejtowałem. O, zajebiście. Patrzcie na tą rotację, kurwa. I tu jest... ich tu jest już, kurwa, czterech. Ich tu już jest czterech. A nas? To jest jakieś nieporozumienie. Ich tu już jest czterech, a my mamy Hadesa z medytką. Harris matchmaking! Well played, kurwa! Ja pierdolę, bica mi dajcie. O! Ta piosenka pasuje idealnie do tej sytuacji. Ta piosenka idealnie opisuje to, co ja teraz czuję. Czyli żal, ból i smutek. Your middle tower is under attack. Mam nadzieję, że słyszycie tę piosenkę, że nie jest za cicho na nagraniu. Na live ludzie ją na bank słyszą, ale na nagraniu nie wiem, czy ją słychać. Ja nic nie słyszę. Aha, czyli na live nie słychać, zajebiście. O, nara. A, mam bitca, chuju! Not this time. Tym razem, synu. Ale to nie, ja pierdolę, ale frizy, jasny gwint, co jest?
He's got the killing spree. Nie, jak coś zabiję, to mogę poddawać, wypierdalaj. Siema, master. Zagankowałem na początku, ale byłem Frizzbludem niestety, to co zrobisz? Your middle tower is under attack. Hit. A mighty sword. Pierdolę tego towera. Cześć. Ja zdupsam. Znając ich rotację, no to właśnie, już wiedziałem, że ich tam jest paru. Nie słychać nic na streamie, tak? To podgłośnie wam. Teraz słyszycie? Musicie teraz słyszeć. Kiedy ten pasyw się ładuje? Jak nie jesteś w walce? Słabo? No to sorry, musicie przeboleć, bo ja się boję, że na nagraniu się za bardzo, bo ja teraz nagrywam na tubę, ja się boję, że na nagraniu się za mocno nagra. Yes, first kill, kurwa, nie gusi, a play. Zaraz lejka będzie OMG AUKAS. Możesz dawać sur. Mogę! Poszujemy, kurwa! Push, bardzo idą! Nie, kurwa, puszuj! Puszuj, nie bądź cipka. No dobra, no to ja też cipczę w takim razie. Cześć. Wypierdalaj. You wanna fight me, son? You wanna fight me now? Cipka, zapomniał się, że zbudowałem technical shrink, kurwa, technical shrink. Bicik, o kurde, zabił, a nie wierza, no widzisz, Torgiel, widzisz, Torgiel. Po prostu znam swoje możliwości, jestem pewny siebie w tej grze. Jak jestem cipa w życiu, bo jestem strasznie wstydliwy i tak w ogóle, no to znam swoje możliwości. Smajcie i tak dalej. Hop. Jak się przymy, kurwa! No. No i już się przymy i mamy killa dzięki temu. Jeden za jeden. Dajcie, kurwa, go. O, dawaj, Borys, dawaj. Zestrzeliła go? A, kapa. Gdzie ja teraz chcę wziąć? Wiem, co chcę wziąć. Baniuszkę. Ja już pisałem lol i nie żyje, a ty go zabijasz. No widzisz, ja wiedziałem, że go mogę zabić. Ja wiedziałem, że mam odpowiednio bursta i że... Widziałem, że mi się smoczki załadowały. Nie poddajemy tej do wykierowania! Czy nasz support ma Hoga na trzecim? Nikt nie ma na Hoga na trzecim, zajebiście. Nasz support ma... nie ma nawet co Virginity. Fucking awesome. Ja mam carry potential late. Execute it! Hop.
Ale mnie rozjebali. Gdzie jest reszta, ja się pytam? Where the fuck is my team? Cały mój team chipczy i ja się wbijam sam, jakby oni byli tu, gdzie mają być. No i teraz się dopiero wbili. Tak ja bym przeżył, by już ich nie było dawno, bo by byli rozjebani. I no roz. Ładnie, ojej, nieładnie. Kamil, gdzie jest leczenie? Gdzie twój jest lifesteal? Nie mam jeszcze miejsca na lifesteala. Priorities, majster! Priorities. Bachus! Hawk! Fucking! Hawk 3! Thanks. In your ass. Jakbyś miał medytkę, to byś zabił. A możliwe? Idę na niego. Idę na tego ciula. Cześć. An ally has been slain. Chodź tu, kurwa. No nie ze mną, ze mną, nie ze mną. Jeden impale, jeden kill. Protection is. Pok 5, pok 20. Dobra, ten teamfight, od niego wszystko zależy, kurwa mać. Moi drodzy, idzie Chuck z Foresta, wychodzi, co on zrobi? Idzie pushować wave'a, kiedy Bakus zmaga się z Atenom i z Ymirem i z Anhurem, kurwa Chuck, co ty robisz? Kurwa, pomóż Ymirowi, pomóż Bakusowi! Kiedy Ymir pada, kiedy nasz tank pada, który jedyny w teamie, który ma Hoga trzeciego, który może zapewnić zwycięstwo, stylując Fire Giant'a, Chuck! Pushuje wave'a! To jest... moment... Nie, nie kupuję Hoga, pierdolę. Oni kurwa fajera robią. Co ja mam kurwa za team? Z kim ja gram? A ta pareda se będzie robić. Boże święty. Słucham. No, czeka mama przyszła. Oni zrobili fire, zrobili, zajebiście. Mama mi grozi, że kolacji nie dostanę, wiecie? Protection is wise. Ale i tak mi zostawiła te naleśniki. Bakus to pipa. I ty dobrze o tym wiesz. Co ten Bakus gra, ja nie powiem. O Boże, pada tutaj jak śmieć. Ja stąd spierdalam. Albo pozabiją se Inoros. Puszczę tą szmatę. What the fuck? Aha, zbicowała. Także to... Aha, dałem już F7. No także, moi drodzy, idealny przykład bezużytecznego teamu. I to nie chodzi mi tutaj o staty. Chodzi mi tutaj o supporta. Na przykład, który po, nawet nie ma sovereignty i temu na supporta. Nawet nie wiem, jak działa Hawk trzeci, który został dopiero zakupiony w 22 minucie gry. Który nie wie, że kiedy przeciwna drużyna robi fire giant, to się tam powinno iść i schogować to. Który... Hades z medytką, który... W ogóle nie wiem, co odpierdala w tej grze. No dobra, ta nejtka to nie wiem, no chujowa jest po prostu i tyle. Mecz ogółem 2 na 10. O. A dymy z kurwami coś mamy. Your right tower is under attack.
Nie mam bursta, nie podoba mi się AO. On nie ma takiego burst damage według mnie. No znaczy, no burst ma, tylko ja go nie umiem wykorzystać. Bo po prostu jestem nienafidowany. Dobra, zniszczyli nam... To me, my brethren! Miss me! No kurwa! Aaaa, Sidon! Ale cipa, no. Chodź tu, kurwa. E, halo, halo, co to? Co to za szpithaki, ja się pytam? O Boże święty, o Boże święty. Oh my god. Od kogo lagi? A od kogo mogą być lagi? No tylko od hitboxa. Albo od ciebie, no ale wątpię, żeby ci ścinało w 480p. Ojej, ojej, ojej. Boże święty, ten teammate, ci ludzie, ten team, ja pierdolę. Wiecie co, teraz idę split push robić. Ej, to speed push teraz zrobić. Pierdolę, nara, speed push, here comes. What? Cześć. To me, my brethren! Nie mam penetracji na nich. No patrzcie co on mi robi. Patrzcie co on mi robi, no. Your titan is under attack. I am thinking twice about this human form. To jest F6, niestety. No nafidowałem Verli, co nie przyczyniło się dobrze na pewno, ale mój team też nie zrobił nic nadzwyczajnego, który support, który zakupił chyba w 22 minucie, który nie ma sovereignty, który nie wie co w ogóle, jak supportować. Ojej. Dobra. Dobra, anyway, dzięki wszystkim za obejrzenie odcinka, mam nadzieję, że się podobało, nie pokazanie, popisanie się skillem w tym meczu. Ale jak mówię. To był mój trzeci mecz AOM dopiero. No, także dzięki wszystkim, trzymajcie się, hoplej!